Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Tutaj mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W dniu dzisiejszym będziemy rozpoczynali cykl kolejnych tematów biblijnych, 13, pod wspólnym tytułem Wzrastanie w Chrystusie. Wzrastanie w Chrystusie jest bardzo istotne dla życia chrześcijańskiego. Jest tak istotne, że o tym sam Chrystus powiedział w Ewangelii Jana 15, rozdział od wiersza 1. Ja jestem prawdziwym drzewem winnym, a mój Ojciec jest winogrodnikiem. Każdą ratolość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja was. Jak ratolość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy jesteście, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Bez Chrystusa nie możemy nic uczynić. Chrystus jest tym prawdziwym krzewem winnym. My jesteśmy latoroślami i mamy w naszym życiu wydawać owoce. Owoce wzrastać do doskonałego owocu. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorośl. Takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowo moje w was trwać będzie, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Obfity owoc Ducha Świętego. I w tym kwartale będziemy właśnie ten temat rozważali. W dniu dzisiejszym będziemy rozważali pierwszą lekcję z tego tytułu Wielki bój podstawą systemu wierzeń. Tekst pamięciowy. Ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 3, 15. Myśl przewodnia. Wielki bój jest pojęciem spinającym jak klamra wszystkie fundamentalne, adwentystyczne zasady wiary. Powiadają, że potrzeba jest matką wynalazków. Skoro matka w tym przypadku oznacza źródło, czynnik sprawczy, podstawę, to potrzeba skłania ludzi do działania i tworzenia. Na przykład potrzeba czystego powietrza jest podstawą, czynnikiem napędowym poszukiwań źródeł energii odnawialnej i zaniechania pozyskiwania energii ze surowców kopalnianych. Podobnie jak wynalazki i odkrycia naukowe, system wierzeń także potrzebuje podstawy, czynnika, który inicjuje jego tworzenie. Adwentyści Dnia Siódmego wyznają 28 fundamentalnych zasad wiary. Te zasady wiary mają podstawę w koncepcji zwanej przez nas Wielkim Bojem. Każda z 28 fundamentalnych zasad wiary dotyczy pewnego aspektu tego wszechświatowego konfliktu. Zasada wiary, które będziemy studiowali w bieżącym kwartale, nabierają pełnego sensu właśnie na tle wielkiego boju. W tym tygodniu przyjrzymy się kluczowym zagadnieniem owej podstawy naszego systemu wierzeń. Część na niedzielę, główne postacie wielkiego boju.
Na przestrzeni dziejów ludzie zawsze odczuwali, że ludzkość uczestniczy w swego rodzaju walce, wojnie, zmaganiach między przeciwnymi siłami. XX-wieczny angloamerykański poeta Thomas Sturs Eliot napisał: odkąd pamiętam, jedyną rzeczą rzecz się nie zmienia. Możecie to skrywać, lecz ta rzecz się nie zmienia. Wieczna walka dobra ze złem. Jakkolwiek odczucia to wydają się powszechne, ludzie radykalnie różnią się w swoich poglądach na temat natury tego konfliktu, sił w nim uczestniczących, jego stawki oraz finału, do jakiego on zmierza. Jako adwentyści Dnia Siódmego przyjmujemy zdecydowanie nadnaturalne pojęcie tej walki, pojęcie wynikające z naszego zrozumienia Biblii i tego, jak ona przedstawia to, co nazywamy wielkim bojem między Chrystusem a szatanem. Przestudiuj pierwszą Księgę Mojżeszową, 3 rozdział, 15 wiersz i Objawienie, 12 rozdział, 1 do 17. Kim są główne postacie wielkiego boju? Choć postacie są te przedstawione w sposób symboliczny, dlatego wierzymy, że są rzeczywistymi istotami. Co stałoby się z całym naszym systemem wierzeń, gdybyśmy odczytywali rzeczywistość wielkiego boju między Chrystusem a szatanem i naszą rolę w tym boju jedynie jako symboliczne wyrażenie duchowych wartości? Pierwsza Księga Mojżeszowa, 3 rozdział, wiersz 15. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Księga Objawienia, 12 rozdział, od wiersza 1 do 17. I ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z 12 gwiazd, a była brzemienna i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. I ukazał się drugi znak na niebie. Oto ogromny, rudy smok, mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 diademów, a ogon jego zmiótł 3 część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. Dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. I wybuchła walka na niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego. Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię. Zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący: teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowa świadectwa swego i nie umiłowali życia swego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie, lecz biada ziemi i morzu, gdyż wstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. I dano niewieście 2 skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię, na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy
i pół czasu z dala od węża. I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił ze swej paszczy. I zawrzał smok gniewem na niewiastę i poszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Często się zdarza, że ludzie używają słów takich jak diabeł, aniołowie, czy nawet Bóg, podczas gdy mają na myśli coś znacznie odbiegającego od podstawowego znaczenia tych pojęć. Na przykład niektórzy rozważają słowo Bóg jedynie pod kątem funkcji, jaką słowo te pełni w języku i w systemie pojęć przyjętym w społeczeństwie. A przy tym osobiście nie są zainteresowani tym, czy Bóg w jakiejkolwiek formie istnieje. Choć Biblia używa symboli przy opisie postaci wielkiego boju, to jednak zapewnia, że są to rzeczywiste istoty toczące między sobą prawdziwą walkę. Tak właśnie jako adwentyści rozumiemy ten konflikt. Większość zasad wiary, które będziemy studiowali w tym kwartale, nie miałoby sensu, gdyby postacie wielkiego boju nie były rzeczywistymi istotami. Takie przekonanie stawia nas w zdecydowanej opozycji do dominującej kultury. Choć sekularyzm przyjmował wiele zabarwień i form na przestrzeni dwóch ostatnich stuleci, najważniejszą jego cechą jest dążenie do wyeliminowania wszystkiego, co nadnaturalne, z języka dyskusji światopoglądowej. Wraz z rozwojem nauki ludzie w wielu kulturach są coraz bardziej skłonni myśleć w kategoriach naukowych. Aniołowie i demony nie mieszczą się w naukowym sposobie myślenia. Stąd współczesna kultura w coraz większym stopniu wyklucza wierzenie we wszystko, co nadnaturalne. Czy naukowy, sekularyzowany światopogląd ma duży wpływ na twoją kulturę? W jaki sposób ty sam znajdujesz się w zasięgu jego działania? Jakich aspektów twego rodzaju światopoglądu musimy się szczególnie wystrzegać? Dziękuję bardzo.